Aktywna niedziela w Parku Kusocińskiego. 4 maja odbyła się tam inauguracja 5. edycji akcji Olsztyn Aktywnie. Rodzinny piknik był pierwszą okazją do pełnej prezentacji jej tegorocznej oferty. Organizatorzy przedstawili nowe dyscypliny, które wzbogaciły w tym roku Olsztyn Aktywnie. Dzisiaj rozpoczynamy praktycznie oficjalnie nasz projekt Olsztyn Aktywnie, 30 dyscyplin. Jesteśmy coraz bardziej aktywni, również rodzinnie, integracyjnie. To na pewno pozwala nam również zadbać o naszą kondycję. Jest to pewna profilaktyka zdrowotna, a więc zachęcam olsztynian do takiego spędzania aktywnego czasu. Do dyspozycji aktywnych olsztyniaków był m.in. mobilny serwis rowerowy i samochodowy symulator dachowania. Każdy chętny mógł wziąć udział w treningu jednej z prezentowanych dyscyplin. Na miejscu obecni byli instruktorzy treningu funkcjonalnego oraz instruktorzy windsurfingu ze specjalnym trenażerem, który pozwalał na sucho nauczyć się podstaw tego sportu. Istniała także możliwość żeglowania po miejskiej fontannie. Pływały tam dwie łódki najmniejszej klasy Optymist. Tuż po godzinie 14 na festyn w Parku Kusocińskiego przyjechali uczestnicy rajdu rowerowego wiodącego szlakiem olsztyńskich mostów. Uczestniczyli w nim olsztyniacy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z rowerem. Najmłodszy uczestnik jechał w siodełku z mamusią, miał 2,5 roku. Najstarszego to nie będę wymieniał, natomiast jadący o własnych siłach miał 6 lat. Coraz ciekawsza forma rajdów rowerowych akcji Olsztyn Aktywnie z roku na rok przyciąga więcej miłośników tej formy aktywności. Organizatorzy układają trasy tak, aby były one ciekawe zarówno dla młodszych, jak i starszych. Dlatego też zapraszają do udziału w rowerowych wycieczkach całe rodziny. Rajdy są bezpłatne, nie płacimy, potrzebujemy sprawny rower, musi być sprawny, chociaż mamy osobę taką, która w razie czego naprawi go. Mamy ratownika medycznego, także one są całkowicie bezpieczne. I rajdy, wszyscy urzędnicy są ubezpieczeni. W parku została ustawiona scena, na której oprócz rozstrzygnięć wielu przygotowanych zmagań, czas umilał zespół Stare Drobne Małże. Znajdującym się obok skateparku odbywały się także pokazy freestylu rowerowego. Imprezy z cyklu Olsztyn Aktywnie wystartowały na dobre. Pełną listę nadchodzących wydarzeń oraz informacje o aktualnej edycji akcji znajdziemy na stronie www.aktywnie.olsztyn.eu.